obywateli obu miast mogą żyć jako koledzy. My działamy jako jedno miasto. Teraz w drugą stronę, a w międzyczasie mamy CHOP! Wydaje mi się, że to słowo już nie istnieje. Obostrzenia były wprowadzane z dnia na dzień właściwie. W niektórych przypadkach osoby prawie że nie miały z czego żyć. Jedyną stałą rzeczą jest właśnie zmiana. Dla mnie granica to tylko kreska na mapach. Granica przede wszystkim jest w nas, w naszych głowach. Musimy zrobić wszystko, abyśmy mogli tutaj, na tej granicy, dla tej granicy, z tą granicą, ale tak naprawdę bez granicy żyć.